1 maja minęło 9 lat, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej. Piknik z tej okazji zorganizowano w Łazienkach Królewskich. Na wszystkich, a zwłaszcza na najmłodszych, czekało wiele atrakcji, a przez 5 majowych dni wstęp do wszystkich obiektów muzealnych był bezpłatny. Jak to na pikniku? Były gry, konkursy, w tym budowania z miliona klocków Mu, Ba, Ba, O, budowli zainspirowanych bajkowymi doświadczeniami. Choć pogoda nie zdążyła dopisać, to piknik był zdecydowanie udany. Drugiego maja święto flagi obchodzono między innymi na terenie Cytadeli Warszawskiej. Przybyły grupy rekonstrukcyjne, przygotowano wystawę fotograficzną i ekspozycję słynnego polskiego Wisa. Urząd dzielnicy Żoliborz przygotował również pierwszy bieg flagi. Nie, to jeszcze nie jest oficjalny start biegu. Na starcie najpierw stanęli najmłodsi. Do pokonania było 100 metrów, ale medale były prawdziwe. Później grupowa rozgrzewka, ponad 400 zawodników i start pierwszego biegu flagi na 10 km. Czy potrafimy się cieszyć? Czy potrafimy być naprawdę weseli? Na rondzie de Gaulle zebrali się wszyscy ci, którzy chcieli zgłosić chęć przełamania stereotypu Polaka, wiecznego malkontenta, nie potrafiącego cieszyć się z sukcesów Polski. Helikopter zrzucał ulotki, które, aby nie zaśmiecały ulic, wymieniano później na rozmaite gadżety. Zabawy było wiele. Organizatorzy, program Trzeci Polskiego Radia i Gazeta Wyborcza zaprosili warszawiaków do wspólnego i wesołego świętowania. Optymistyczny patriotyzm manifestowano również we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. A w Warszawie odsłonięto figurę orła z białej czekolady. Było naprawdę słodko. Na placu Piłsudskiego festyn pod hasłem Bezpieczna jazda z biało-czerwoną. Było wiele zajęć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. To symulacja zderzenia, dlatego trzeba zapinać pasy w samochodzie. Można było podszkolić się w prowadzeniu i zorientować, co nam grozi w razie dachowania. Na wielki piknik z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym będzie można pojeździć na płycie poślizgowej, a nawet zdawać próbnie na prawo jazdy, zapraszamy 11 maja na autodrom na Bemowie. Po raz drugi w historii do biegu z maskotką stanęło ponad 500 najmłodszych zawodników. Ten bardzo, jak widać, ważny start był zapowiedzią 23. biegu Konstytucji. Bieg główny na odcinku 5 km wyruszył pół godziny później. Blisko 3000 biegaczy i znana trasa, tym razem Agrykolą, prowadziła w dół. Na pierwszym miejscu, bijąc rekord, przybiegł Michał Kaczmarek z Grunwaldu Poznań. www.um.warszawa.pl